Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Minęła godzina 9, w związku z czym chciałbym rozpocząć dzisiejsze nasze obrady. Wysoka Rado, artykuł 15 ZZZ i ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych mówi, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach kolegialne organy administracji publicznej mogą zdecydować o odbyciu swoich posiedzeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami posiedzenia danego organu oraz wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia danego organu mogą wypowiadać się w toku jego posiedzenia z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. Tym samym Wysoka Rado, otwieram 39. zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Świebodzinie. Witam obecnych zdalnie Państwa radnych, witam Pana Burmistrza, Panią Burmistrz, pracowników Urzędu, wszystkich gości. Bardzo serdecznie witam Panią Aletę Miśkiewicz, dyrektora Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Bardzo serdecznie witam wszystkich oglądających nas za pomocą środków przekazu elektronicznego. Przypominam, że obrady Rady Miejskiej są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięki i obraz, a uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej wyraża się zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych oraz wizerunku. Przechodzimy do sprawdzenia obecności. Edward Cichański. Dzień dobry, jestem obecny. Dzień dobry, Krzysztof Dżmolo. Dzień dobry, jestem obecny. Tadeusz Janowicz. Obecny. Marek Keklak. Dzień dobry, jestem obecny. Marta Komin. Dzień dobry, jestem obecna. Janusz Kuszyka. Dzień dobry, jestem obecny. Artur Kubacki. Andrzej Mazur. Dzień dobry, jestem obecny. Piotr Mazur. Dzień dobry, jestem obecny. Dariusz Mierzeń. Dzień dobry, jestem obecny. Anita Modzyska. Dzień dobry, jestem obecny. Małgorzata Osica. Dzień dobry, jestem obecna. Daniel Prawat. Dzień dobry, jestem obecny. Włodzimierz Osada. Dzień dobry, jestem obecny. Sławomir Siewruk. Dzień dobry, jestem. Michał Siódła. Dzień dobry, jestem obecny. Justyna Słońska. Dzień dobry, jestem obecna. Krzysztof Tomalak. Dzień dobry, jestem obecny. Jadwiga Wawrzyniak. Dzień dobry, jestem obecna. Emilia Węsłowska-Kaszyn. Dzień dobry, jestem obecna. Tomasz Ołysiak, jestem obecny. Jeszcze raz Artur Kubacki napisał mi SMS-a, że ma problemy z zalogowaniem. Czy pan Artur jest z nami? To prawdopodobnie będzie za chwilę. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji w chwili obecnej obecnych jest 20 radnych, w związku z czym Rada Miejska może podejmować prawomocne uchwały. Na stole prezydialnym znajduje się protokół z ostatniej sesji. Każdy z Państwa zgodnie z paragrafem 56 Statutu Gminy wniesie uwagi do protokołu najpóźniej, czy może wnieść uwagi najpóźniej na dzisiejszej sesji, czy są jakieś uwagi do protokołu. W związku z tym, że uwag nie zgłoszono, uważam protokół za przyjęty. Chciałbym przedstawić Państwu porządek dzisiejszych obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności. Punkt drugi, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt trzeci, informacja o sytuacji pandemicznej na terenie gminy Świebodzin. Czwarty punkt, sprawozdanie z działalności burmistrza Świebodzina w okresie międzysesyjnym. Piąty punkt, projekty uchwał. I tak w kolejności sobie zmiany uchwały budżetowej gminy Świebodzin na 2022 rok w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Świebodzin na lata 2022-32 w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Zielona Góra w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Piąty projekt w sprawie uchwała zmieniająca zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków przez osoby korzystające z usług opiekuńczych specjalistycznych, usług opiekuńczych. Szósty projekt zmieniający zasady zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w formie posiłków przez osoby korzystające z usług ośrodka wsparcia środowiskowego Domu Samopomocy w Świebodzinie. Siódmy projekt w sprawie przystąpienia gminy Świebodzin do realizacji programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022. Ósmy projekt w sprawie rozpatrzenia petycji, dziewiąty również rozpatrzenie petycji, dziesiąty rozpatrzenie skargi na burmistrza Świebodzina, jedenasty nadanie nazwy ulicy w drodze wewnętrznej w miejscowości Świebodzin, dwunasty przystąpienie do miejscowego rozporządzenia o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr 50/465/06 Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 26 września 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Grodzisze, gmina Świegodzin, 13 w sprawie sprzedaży gminy nieruchomości zabudowanej położonej w pierwszym obrębie Świegodzina przy ulicy Wojska Polskiego, 14 w sprawie sprzedaży części gminy nieruchomości zabudowanej położonej w pierwszym obrębie Świegodzina przy ulicy Wojska Polskiego, 15. Sprzedaży części gminy nieruchomości zabudowanej położonej w pierwszym obrębie Świegodzina przy ulicy Wojska Polskiego. 16. Rozwiązania umów z użytkowania wieczystego ze Świegodzińską Spółdzielnią Mieszkaniową Nieruchomości położonych w pierwszym obrębie miasta Świegodzin na osiedlu Widok. 17. Wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. 18. Sprzedaży gminy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rusinów. 19. Sprzedaży gminy nieruchomości gruntowej położonej w Świegodzinie przy ulicy Kozi. 20. Projekt w sprawie uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Świegodzin. 6. punktem będą zapytania i interpelacje. 7. Sprawy różne. 8. zamknięcie sesji. Czy ktoś z Państwa wnosi jakieś uwagi lub propozycje do przedstawionego porządku obrad? Tak, panie przewodniczący, jeżeli ja mogę, to proszę, proszę o wycofanie spod obrad dzisiejszej sesji Rady Miejskiej uchwały na druku 549 dotyczącej sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rusinów. Dobrze, czy ktoś jeszcze z Państwa? Jeżeli nie, jeżeli nikt więcej z Państwa, to jeszcze ja mam taką propozycję dla Wysokiej Rady. Otóż sytuacja, obecna sytuacja na świecie jest dość dramatyczna i trudna. Myślę, że wszyscy jesteśmy głęboko poruszeni tym, co się dzieje na Ukrainie i w związku z tym chciałbym, aby Rada Miejska przyjęła stosowne stanowisko i proponuję, abyśmy takie stanowisko spróbowali przyjąć jako punkt w punkcie czwartym po informacji pani Arlety, żeby tutaj w miarę sprawnie to poszło, tak? Także dwie zmiany w porządku obrad jako punkt 3a, podjęcie stanowiska i wykreślenie projektu numer 549. Takie dwie zmiany są zaproponowane, w związku z tym musimy zmiany porządku obrad przegłosować. Pan Edward Cichański? Jestem za. Krzysztof Drzymała? Jestem za. Tadeusz Janowicz? Jestem za. Marek Kaplak? Jestem za. Marta Komin? Jestem za. Janusz Koszyka? Jestem za. Artur Kubacki? Jestem za. Dzień dobry, witam wszystkich. Jestem za. Piotr Mazur? Jestem za. Dariusz Mierzeń? Jestem za. Anita Molicka? Jestem za. Małgorzata Osica? Jestem za. Daniel Prowad? Jestem za. Włodzimierz Losada? Jestem za. Sławomir Siewruk? Jestem za. Michał Siodło? Jestem za. Justyna Słońska? Jestem za. Krzysztof Tomalak? Jestem za. Jadwiga Wawrzyniak? Jestem za. Emilia Węcłowska-Kasia. Jestem za. Tomasz Olesiak, również jestem za. Stwierdzam, że Rada zmieniła porządek dzisiejszych obrad. Przechodzimy do trzeciego punktu dzisiejszej sesji. Informacja o sytuacji pandemicznej w gminie Świegodzin. Serdecznie jeszcze raz witam panią Arletę Miśkiewicz, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świegodzinie i oddaję pani Arleto, pani głos. Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. Pandemia niestety nadal trwa i jakby już na wstępie chciałabym Państwu przypomnieć o tym, żeby szczególnie w obliczu tego, co zadziało się w zeszłym tygodniu w kwestii politycznej i jakby naszego bezpieczeństwa, żeby nie zapomnieć o tym, że nadal jakby nie jesteśmy w fazie wygaszania epidemii, tylko ona trwa. W naszym powiecie niestety nadal jesteśmy w tej fali, która charakteryzuje się stałą dużą ilością zachorowań codziennych. Jak Państwo widzieli statystyki, jesteśmy w tej zaraz po Kujawsko-Pomorskim, w tej strefie, gdzie jest dużo zachorowań w tej chwili, czyli jakby jeszcze jesteśmy w tej fazie takiej intensywnej zachorowalności.
Od początku pandemii na terenie powiatu zachorowało 9,5 tysiąca osób. Oczywiście to są tylko i wyłącznie przypadki zdiagnozowane, potwierdzone badaniami laboratoryjnymi. Na dzień dzisiejszy mamy statystykę jakby taką, że od stycznia do dnia dzisiejszego na terenie powiatu mamy 2780 osób chorych, zdiagnozowanych. Jest to bardzo duża liczba. W zeszłym roku, przez cały rok, mieliśmy 4574 zachorowania, czyli już w tej chwili mamy więcej niż 50% zachorowań przez cały poprzedni rok, a mamy dopiero 28 lutego. Także mówię o tym, abyśmy jakby nie tracili czujności i jakby nie przyjęli, że jesteśmy już jakby po tych problemach wszystkich, które epidemia powoduje. Nadal mamy na terenie powiatu oddział covidowy w naszym szpitalu i decyzje w tej chwili są takie, że jego długość, jakby trwanie tego oddziału będzie nadal utrzymywane. W chwili obecnej mamy około 80% miejsc zajętych na tym oddziale. Na szczęście sytuacja, jeżeli chodzi o przebieg choroby, się zmienia. Idzie to w dobrym kierunku. Jest mniej dużo osób, które wymagają podłączenia do respiratorów i podawania tlenu. Jakby przebieg choroby jest dużo łagodniejszy w tej chwili, szczególnie u osób, które są zaszczepione i są ozdrowieńcami. Także tutaj jakby tych sił i środków skierowanych na leczenie pacjentów potrzeba nieco mniej. Większość pacjentów trafiających na oddział covidowy to są pacjenci z innymi schorzeniami, którzy wymagają hospitalizacji lub udzielenia pomocy lekarskiej z innych przyczyn. Jakby COVID tutaj jest tym towarzyszących, ale oczywiście nadal mamy przypadki, gdzie COVID jest główną przyczyną zgonu i tych zgonów nadal mamy dosyć dużo. Na dzień dzisiejszy w powiecie 336 osób przebywa w izolacji, czyli są to osoby aktywnie chore, które są izolowane w większości w warunkach domowych. Oprócz tego mamy 313 kwarantan związanych z tym, że osoby mieszkają z osobami chorymi, nie są zaszczepione, nie mają negatywnych testów, więc muszą przebywać w kwarantannie. Od grudnia mamy zmianę przepisów dotyczących nakładania kwarantan związanych z bezpośrednim kontaktem takim domowym z osobą chorą. Tutaj niezależnie od zaszczepienia i od tego, czy jesteśmy ozdrowieńcem, jakby wszyscy współdomownicy mają nakładaną kwarantannę. W chwili obecnej od 15 lutego ta kwarantanna trwa tylko 7 dni. Jeżeli nie pojawią się oczywiście objawy chorobowe, więc tutaj jakby sytuacja jest korzystniejsza i ekonomicznie, i społecznie, jakby bo jakby te kwarantanny trwają krócej. Niestety obecnie panujący wariant COVID-u charakteryzuje się dużo większą zaraźliwością niż te poprzednie, co oznacza, że po kontakcie z osobą chorą mamy więcej osób zarażonych. Stąd niestety osoby, które są w kwarantannie z osobą chorą, bardzo jak duży odsetek tych osób też zachorowuje i te kwarantanny ulegają przedłużeniu. Tutaj jakby idzie to niestety nadal w tym kierunku, że zaraźliwość tego wirusa jest bardzo duża i coraz bardziej skuteczna, czyli już nie mówimy absolutnie o 15 minutach kontaktu, mówimy o każdym kontakcie z osobą chorą, która niesie ryzyko zakażenia. Tutaj jakby spodziewamy się na szczęście, że będzie to jedna z ostatnich faz epidemii, kiedy ten wirus będzie łagodniał, czyli nie będzie powodował takich drastycznych, niezłych konsekwencji zdrowotnych, jak to mieliśmy na przestrzeni ostatnich dwóch lat. I to jest jakby charakterystyczne dla każdej epidemii, że w pewnym momencie jakby ten czynnik zakaźny musi złagodnieć
lub przestać funkcjonować, żebyśmy mogli epidemię wygasić. Ale tak jak wspomniałam na wstępie, do wygaszenia epidemii, czy choćby przejścia do następnej fazy epidemii, kiedy będziemy mogli odstąpić od wszystkich zasad i jakby przestać jakby tak intensywnie monitorować i nadzorować osoby chore, jeszcze jakby troszkę czasu upłynie. Spodziewamy się niestety w związku z napływem ludności, tak, z wschodu, że wśród tych osób będzie dosyć dużo zachorowań i jest to realne zagrożenie także dla naszego bezpieczeństwa. Stąd tutaj mój apel do wszystkich, aby chociaż minimalne zasady higieny i minimalne rygory te przeciwepidemiczne nadal utrzymywać, szczególnie jeżeli organizujemy zgromadzenia, przemieszczanie się dużej ilości osób, co obserwujemy od zeszłego tygodnia z dużym nasileniem, bowiem organizujemy tu różne akcje pomocowe, jakby mamy tą potrzebę, żeby pewne rzeczy w formie zgromadzenia zorganizować, ale zapominamy o tym, że ten rygor sanitarny nadal powinien funkcjonować jeszcze na bardzo długo, a tak naprawdę na zawsze, jakby konieczność dezynfekcji rąk, wszystkich powierzchni dotykowych, zachowanie dystansu społecznego, używanie maseczek tam, gdzie nie ma możliwości zachowania dystansu, jest niezbędnym do tego, żebyśmy wzrostu zachorowań ciągle nie obserwowali. Tutaj taki mój apel do tego, byśmy się dostosowywali, żeby jakby łagodnie przejść tą kolejną fazę epidemii i także móc jakby zachować minimalne bezpieczeństwo w świetle tego, co teraz będzie się działo jakby w innych sferach bezpieczeństwa tutaj naszego społecznego. Bardzo chętnie odpowiem na Państwa pytania, jeżeli takie są i jeżeli czegoś Państwu nie wyjaśniłam. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Arleto, czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Pan Dariusz Mierzeń, proszę. Pani dyrektor, właśnie w tym sprawozdaniu mi troszkę brakowało takiego impulsu. Czy Wy jako inspektorat sanitarny przeprowadzacie jakieś kontrole odnośnie marketów, sklepów? Bo szczerze powiem, trochę mi tego brakuje. Na co dzień w zasadzie się robi zakupy i widzi się, jak w marketach jest niestosowana zasada maseczki. Czy można byłoby, ja rozumiem, że wyegzekwować od ludzi, ale wyegzekwować od właściciela sklepu czy marketu jest łatwiej. Mi się wydaje, żeby pod tym kątem po prostu się ukłonić, żeby jednak było to stosowane, bo dosyć dużo jest niestosowanego przepisu, także to jest moja taka mała uwaga i prośba. Dziękuję. Oczywiście przychylam się do Pana uwagi, Pana prośby, aby stosować maseczki, w szczególności zacząć od siebie, czyli od osób, które wchodzą do marketu po to, aby jakby no, dawać, że tak powiem, tak, przykład i zabezpieczać w szczególności osoby, które tam pracują, bo one będą nam no, niezbędne do tego, żeby państwo nadal funkcjonowało. Kontrole dotyczące przestrzegania obostrzeń covidowych przeprowadzane są przez moich pracowników codziennie. Od początku akcji epidemicznej, kiedy przeszliśmy do tej fazy, kiedy jakby ta kwarantanna narodowa już jakby nie była taka ogólna i jakby otworzyliśmy sklep, tak, tylko nie możliwość przemieszczania, wspólnie z funkcjonariuszami policji przeprowadzaliśmy takie kontrole codziennie, łącznie z weekendami. Mamy wiele tysięcy kontroli przeprowadzonych w tej kwestii, niestety bezskutecznych, bowiem w momencie, kiedy wchodzą moi pracownicy z funkcjonariuszami policji, to oczywiście wszyscy naciągają te maseczki na twarz. Pojedyncze osoby oczywiście mają z tym problem, były oczywiście wystawiane mandaty i przez funkcjonariuszy policji i przez nas w miarę możliwości skupialiśmy się na akcji edukacyjnej, na tłumaczeniu
wskazywaniu, że tak jest, no także nasza obecność codzienna, głównie w dużych skupiskach, czyli w marketach, w galerii naszej, w zakładach pracy miała jakby zaskutkować tym, żeby społeczeństwo dostosowywało się do tych rygorów. Niestety, tak jak Państwo widzą, to się nie dzieje. Główną przyczyną tego jest przyzwolenie społeczne na takie zachowanie, to, że ogółem jako społeczeństwo nie chcemy stosować się do tych rygorów i jakby akceptujemy to, że inni w naszej obecności nie stosują, także tutaj jakby z przykrością muszę stwierdzić, że nasze siły i środki w dużej mierze zostały zmarnotrawione na te działania kontrolne. W chwili obecnej są one nieco mniej nasilone, bowiem zasoby kadrowe są jakby nieco mniejsze, ale także musimy jakby wzmóc nadzór nad tymi sferami społecznymi, które w dużej mierze nieco ucierpiały w związku z brakiem czy ze słabszym nadzorem, czyli nad bezpieczeństwem żywności, nad bezpieczeństwem wody dostarczanej mieszkańcom, nad szkołami, które ponownie wracają do pełnego funkcjonowania, nad placówkami oświatowymi, opiekuńczymi, nad dziećmi, nad placówkami medycznymi. Tutaj jakby przypominam, że jesteśmy już w trzecim roku epidemii, kiedy moja jednostka funkcjonuje w systemie alarmowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny. Jakby wzrost zatrudnienia jest minimalny, to znaczy etatowo mam 2 etaty więcej niż 2 lata temu, ale jakby to jakby nie przekłada się w sposób realny na wzmocnienie kadrowe, tak, mojej jednostki. To Państwo wiedzą, jesteśmy małym powiatem, słabo zaludnionym, więc jakby tutaj tych możliwości, żeby zatrudnić więcej osób, jakby jest niewiele. Oczywiście absolutnie ma Pan rację i robimy co możemy, żeby nadal kontrolować, ale jak przechodzimy już w tą fazę, kiedy konieczne jest wzmocnienie właśnie tych sfer życia, o których wspomniałam i tutaj jakby jest koniecznie, żeby te siły moje posiadane przez jednostkę były kierowane, żeby wspierać pracodawców, żeby kontrolować właśnie żywność. Tutaj obserwujemy na przestrzeni ostatniego roku pogorszenie i jakości żywności i tych usług świadczonych przez podmioty związane z żywnością. I tutaj jest konieczność tych jakby wzmocnienia nadzoru, ale oczywiście nadal to robimy, nadal funkcjonujemy w tym systemie interwencyjnym, udajemy się tam, gdzie są sygnały, że należy się udać, ale konieczne to jest jakby wsparcie ogólne społeczeństwa, żeby i jakby osób, które mają wpływ na opinię społeczną, na to, żeby stosowały się do tych rygorów. Tutaj jakby moce takie dobrze, tylko powiatowego inspektora sanitarnego powoli się wyczerpują, ale oczywiście przyjmuję Pana uwagę, jest jak najbardziej słuszna. Serdecznie dziękuję Pani Arleto za tą informację. No i cóż, życzę zdrowia i wytrwałości w tej trudnej pracy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przystępujemy do kolejnego punktu dzisiejszych obrad. Tak jak zapowiedziałem, chciałbym zaproponować Państwu przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej. Sytuacja na świecie jest dramatyczna. Myślę, że wyrazicie Państwo również zrozumienie dla tej propozycji, którą zamieściłem. Chciałbym teraz Państwu pokazać i odczytać stanowisko, które proponuję, aby Rada Miejska przyjęła. Rada Miejska w Świebodzinie potępia wojnę wywołaną przez władze Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie solidaryzujemy się z wszystkimi obywatelami Ukrainy, dla których walka o wolną ojczyznę stała się dzisiaj najwyższą wartością. Wyrażamy wsparcie i deklarujemy pomoc dla społeczności ukraińskiej, zarówno pozostającej na terenie swojego kraju, jak też na terenie naszej gminy. Pokój, wolność, braterstwo i demokracja to wartości, na których powinniśmy wszyscy budować przyszłość Europy i świata. Czy chcielibyście Państwo, nie wiem, coś zmienić, coś dodać, w jakiś sposób obogacić te trzy? Pan radny Pałac, proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Usunąłbym tego sformułowania: dla społeczności ukraińskiej wystarczy społeczności ukraińskiej. Niesiemy pomoc społeczności ukraińskiej, bez tego dla. Oczywiście. Pani Dario, usuwamy dla.
Czy jeszcze ktoś z Państwa? To wobec tego mam pytanie, czy przyjmiemy to przez aklamację, czy mam głosować, aczkolwiek no teraz to mi trudno pytanie zadawać, bo i to nikt się nie wypowiada. To chyba jednak przegłosujemy. Pan Edward Cichański? Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała? Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz? Jestem za. Pan Marek Keklak? Jestem za. Pani Marta Komin? Jestem za. Pan Janusz Koszyka? Jestem za. Pan Artur Kubacki? Jestem za. Pan Andrzej Mazur? Jestem za. Pan Piotr Mazur? Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń? Jestem za. Pani Anita Mulicka? Jestem za. Pani Marta, pani Małgorzata Osica? Jestem za. Pan Daniel Prawat? Jestem za. Pan Włodzimierz Osada? Jestem za. Pan Sławomir Siewruk? Jestem za. Pan Michał Siodła? Jestem za. Pani Justyna Słońska? Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak? Jestem za. Pani Jadwiga Wawrzyniak? Jestem za. Pani Emilia Węcławska-Kasza? Jestem za. Ja również jestem za. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za jednomyślność. Jakby korzystając z okazji, że mówimy o tym, chciałbym informować Państwa, że zgodnie też z zaleceniami pana wojewody lubuskiego Władysława Dejczaka uruchamiamy w dniu dzisiejszym taki centralny magazyn na terenie Powiatu Gdyńskiego, w którym będziemy gromadzić potrzebne produkty. Na naszych mediach społecznościowych będą już są zamieszczane informacje, co ma tam trafić. Te dary będą odpowiednio paletowane, pakowane i przywożone do centralnego magazynu, skąd wojsko będzie zajmowało się dystrybucją tego wszystkiego na teren Ukrainy. Również w dniu dzisiejszym uruchomimy punkt informacji dla osób, które przybywają na teren naszej gminy z terenów Ukrainy. Będą mogły uzyskiwać tam wszelkie informacje, ale też dokonywać rejestracji, co jest tak naprawdę bardzo ważne. Ja apeluję również do wszystkich mieszkańców, którzy przyjmują do swoich domów niejako prywatnie obywateli Ukrainy o to, by dopilnować obowiązku tej rejestracji. Jeżeli osoby te nie zarejestrowały się przy przekraczaniu granicy, one będą musiały zostać zarejestrowane tutaj w Polsce. Ma to związek z różnymi prawnymi czynnościami, które później będą następować, jak chociażby opieka zdrowotna, jak chociażby uczestnictwo w nauce szkolnej dzieci i tak dalej, i tak dalej. Także taki punkt zostanie uruchomiony. Najprawdopodobniej będzie się mieścił na terenie naszego urzędu starostwa na ulicy Kolejowej. Także tyle informacji, wszelkie informacje szczegółowe będą zamieszczane, tak jak powiedziałem, w naszych mediach społecznościowych. Już są zamieszczane, ale będą uzupełniane stopniowo. Także tyle. Kolejny punkt dzisiejszego naszego spotkania to sprawozdanie z działalności burmistrza. Bardzo proszę, oddaję głos panu burmistrzowi Tomaszowi Sińskiemu. Jeszcze raz dzień dobry państwu. Szanowni państwo, ja postaram się tak syntetycznie, bo dzisiaj troszkę nas czeka pracy. 3 lutego odbyłem spotkanie z wójtem Tarnowa Podgórnego. Omawialiśmy tematy problemów szybko rozwijających się samorządów. Szanowni państwo, szybki, wręcz powiedziałbym nawet błyskawiczny rozwój gospodarczy gminy Świebodzin niesie ze sobą określone wyzwania, także ja przyjąłem zaproszenie pana wójta Tadeusza Czajki, który poświęcił mi trochę czasu i mogliśmy porozmawiać o doświadczeniach Tarnowa Podgórnego, które chyba jak żaden samorząd w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zanotował taki znaczący szybki rozwój, więc była okazja, żeby troszkę wymienić się doświadczeniami i poglądami na tę sprawę. 7 lutego uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu zarządu powiatu, na którym omawiane były tematy dotyczące
bieżącej współpracy, tak w kwestiach drogowych, jak w kwestii strefy płatnego parkowania. 8 lutego wizytowałem inwestycje firmy Exeter na północy miasta. Wszyscy Państwo doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że rośnie tam bardzo duże centrum logistyczne. Te prace postępują bardzo, bardzo szybko, z czego też nie ukrywam się, cieszymy bardzo, bo wygląda na to, że ten teren doczeka się wreszcie bardzo, bardzo szybkiej aktywizacji. 11 lutego spotkałem się z panią dyrektor szkoły muzycznej, omawialiśmy kwestie dofinansowania szkoły z okazji jej jubileuszu, także tematy dotyczące bieżącej współpracy. Myślę, że więcej szczegółów będzie już w najbliższym czasie, dotyczących zakresu tych obchodów, wszelkiego rodzaju również uroczystości. 17 lutego brałem udział w forum gospodarczym w Gorzowie, w trakcie którego omawiana była aktualna sytuacja gospodarcza w kraju, a także prezentowane perspektywy na przyszłość. No, na dzień 17 lutego sytuacja wyglądała, powiedziałbym, bardzo dobrze. Napędzona gospodarka i wszystko tak naprawdę szło w dobrym kierunku. No ale myślę, że to się w dużej mierze zdezaktualizowało, natomiast dalej mam nadzieję, że ta sytuacja na Ukrainie nie spowoduje jakiegoś znaczącego spadku tempa rozwoju gospodarczego tak w kraju, jak w naszym mieście. 18 lutego wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich w Poznaniu. Tam omawialiśmy również bieżące tematy dotyczące samorządu. 23 lutego w Zielonej Górze odbyłem spotkanie z marszałkiem Łukaszem Poryckim w sprawie planów, a w zasadzie pomysłu utworzenia w Świebodzinie Zakładu Aktywności Zawodowej. Szanowni Państwo, nowa perspektywa unijna daje nam określone możliwości, jeżeli chodzi o rozwój takich ośrodków, centrów, które nazywają się Zakłady Aktywności Zawodowej. W chociażby zachodniopomorskim już te tematy były realizowane w ubiegłej perspektywie unijnej. Natomiast w tej bieżącej, która już się rozpoczęła w województwie lubuskim, też jest pomysł, żeby takie Zakłady Aktywności Zawodowej powstawały. To są takie centra, które gromadzą, zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami, pozwalają im na realizowanie się również zawodowo, a części z nich nawet pozwalają na przygotowanie do przejścia już na taki stricte komercyjny rynek pracy. Ja odbyłem taką wizytę studyjną również w Goleniowie. Tam taki zakład aktywności zawodowej działa bardzo dobrze. W zasadzie prowadzi obsługę sporej części strefy aktywności gospodarczej goleniowskiej. Tam jest zatrudnione ponad 100 osób w różnych działach, w różnych branżach, poczynawszy od gastronomii, aż po takie podstawowe czynności obsługi podmiotów gospodarczych, jak przepakowywanie. Działa to fantastycznie i naprawdę to ma świetne efekty, dlatego szukamy możliwości, żeby taki zakład być może powstał w tej perspektywie unijnej również w Świebodzinie. 24 i 25 lutego spotykałem się z przedstawicielami inwestorów chcących zrealizować kolejne inwestycje na terenie gminy Świebodzin. Jest szansa na kolejne dobre wiadomości w zakresie inwestycyjnym już niedługo. Mogą pojawić się kolejne nowe podmioty. Jest szansa na to, że rozwijać będą się również te, które funkcjonują w Świebodzinie już od jakiegoś czasu. Szanowni Państwo, no te ostatnie dni to oczywiście wzmożona aktywność w zakresie sytuacji na Ukrainie. My tak naprawdę już jakiś czas temu wskazywaliśmy w Urzędzie Wojewódzkim miejsca, w których możemy zakwaterować uchodźców, którzy przybędą na teren naszej gminy. Takich miejsc na CITO mamy przygotowanych 75, oczywiście z możliwością rozszerzania tej bazy lokalowej. I tutaj kilka słów wyjaśnienia, Szanowni Państwo, tak dla Was, jak i dla osób, które być może nas słuchają. Zarządzanie miejscami lokacji uchodźców z Ukrainy leży w gestii Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Czyli to nie my jako gmina wskazujemy tym uchodźcom miejsce pobytu. Robi to i zajmuje się tym Lubuski Urząd Wojewódzki. My tymi miejscami niejako dysponujemy. Urząd Wojewódzki ma informacje o tych miejscach, natomiast polityka będzie taka, iż w miarę potrzeb te miejsca pobytu uchodźców będą
uruchamiane. Czyli to nie jest tak, że dzisiaj w gotowości pozostaje 80 kilka lokacji na terenie całego województwa, tylko to Urząd Wojewódzki w miarę przybywania kolejnych osób będzie otwierać kolejne takie miejsca i jest to prowadzone w taki sposób, aby uniknąć sytuacji, w którym będzie uruchomione kilkadziesiąt ośrodków, w których będzie zamieszkiwało po dwie, trzy, cztery osoby. Szanowni Państwo, ja apeluję również do słuchających o takie zdroworozsądkowe podejście do tematu, po pierwsze przyjmowania uchodźców pod swój dach, a po drugie ewentualnych darów i jakby takiego działania na własną rękę. Ponieważ pojawiło się już kilka problemów w toku tych kilku dni. Po pierwsze, mamy już sytuacje, w których osoby decydowały się przyjmować uchodźców pod swój dach, a po dwóch, trzech dniach stwierdzały, że to jednak nie jest najlepszy pomysł. I to generuje problem po pierwsze dla tych osób przyjmujących, a po drugie jest też kolejnym takim nie najlepszym bodźcem dla osób uciekających przed wojną. Więc apeluję o odpowiedzialność i świadomość tego, że przyjmowanie uchodźców pod swój dach może nie trwać tydzień, dwa, trzy, a może trwać kilka miesięcy, może trwać rok, może trwać dwa, może trwać trzy lata. Tego dzisiaj nikt nie wie, ale to jest przyjmowanie odpowiedzialności za ludzkie życie. I proszę się zastanowić dwa albo, jeżeli jest taka potrzeba, dziesięć razy, żeby nie tworzyć dodatkowych traum tym ludziom. My dysponujemy miejscami dysponuje Lubuski Urząd Wojewódzki. Te osoby będą zaopiekowane, WIKT i opierunek będzie im zapewniony. Jeżeli chodzi o pomoc materialną, to wprowadzony zostanie system, tak jak już powiedział pan przewodniczący, koordynowany w pierwszym stopniu przez takie huby magazynowe tworzone na terenie każdego powiatu. Następnie posegregowane dary będą jechały do hubu wojewódzkiego, który u nas będzie prawdopodobnie w Skwierzynie. I dalej pod Lublin, tam będzie hub centralny, który będzie dysponował całymi tymi materiałami już na rzecz poszczególnych miejscowości, miast na terenie Ukrainy. Apel jest też taki, aby ograniczyć wyjazdy na wschód, również te wyjazdy takie na własną rękę z darami, z uwagi na to, że to tworzy korki, to tworzy problemy w ruchu, to tworzy chaos i generalnie chcąc pomóc, możemy zrobić więcej złego niż dobrego. Także przede wszystkim odpowiedzialność. Te osoby, które do nas przyjadą, będą miały zapewniony, tak jak powiedziałem, WIKT i opierunek, pomoc lekarską. Z tego co wiem, są już prace nad poszczególnymi specustawami w zakresie umożliwienia podjęcia pracy przez te osoby, również opieki przedszkolnej, opieki szkolnej. Te wszystkie rzeczy w najbliższych dniach mają pojawić się po stronie legislacyjnej centralnej. Do tego czasu apeluję przede wszystkim o spokój. Sytuacja na terenie naszego województwa jest dobra, jest pod kontrolą, natomiast proszę też, żeby pozwolić działać odpowiednim organom. Jeżeli Państwo chcielibyście w jakiś sposób pomóc, zaangażować się bezpośrednio, to osobą, która koordynuje te działania ze strony gminy Świebodzin jest pani dyrektor Monika Filińska i do niej proszę zgłaszać się z ewentualnymi pytaniami i propozycjami pomocy. To na tyle, szanowni Państwo. Ja mam taką propozycję, ponieważ tych informacji pojawia się dosyć sporo. Jeżeli są informacje dotyczące bieżącej działalności burmistrza Świebodzina, to proszę o zapytania w trybie ustawowym, pisemne, odpowiemy również w terminie ustawowym. A jeżeli są pytania dotyczące kwestii przyjmowania uchodźców, to ja postaram się odpowiedzieć Państwu teraz, bo to jest najpilniejsza sprawa. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję uprzejmie. Rękę podnosi pan radny Tomak. Wysoka Rado, panie burmistrzu. Ja mam dwie kwestie, które chciałbym poruszyć. Mianowicie tej wizyty pańskiej w szkole muzycznej, która się odbyła w lutym. Przypominam sobie, jak to nie tak dawno jeszcze na początku naszej kadencji trwała wielka bitwa. Proszę Państwa, o dofinansowanie w kwocie 100 tysięcy złotych zaprojektowania sali akustycznej tam w tej szkole. I pamiętam wtedy Rada Miejska przegłosowała to pozytywnie, a jednak pan burmistrz tych pieniędzy nie przekazał.
W związku z tym mam pytanie do pana, jak się pan czuje, jak pan tam chodzi do tej szkoły muzycznej, albo jak tam pan jeździ koło tej szkoły muzycznej. Druga kwestia to jest, proszę państwa, temat dosyć głośny w ostatnich tygodniach, mianowicie w gminie Świebodzin, dotyczący dużego dofinansowania zakupu komputerów dla rodzin byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych. Jakby ktoś słuchał pana burmistrza, to mógłby dojść do wniosku, że to tylko i wyłącznie jego zasługa. A z tego, co mi wiadomo, gdyby nie został zmuszony pod presją mediów do tego działania, to być może tak by się zdarzyło, że gmina Świebodzin byłaby jedną z nielicznych gmin albo jedyną w Polsce, która by w ogóle tego tematu nie podjęła. Także chciałbym prosić pana burmistrza, żeby trochę powściągnął swoje zapędy w dziedzinie informacji i propagandy i rzetelnie informował mieszkańców, bo niektóre te facebookowe informacje po prostu powodują, że no niestety, ale społeczeństwo jest bardzo rozgoryczone tym, co pan zrobił. Niestety była wielka kolejka na parkingu. Ludzie po prostu, jeszcze by wiele osób by się zgłosiło, wiele osób by nie wiedziało, wiele osób nie skorzystało z tego programu. Zakończył pan ten program przed czasem. Można było jeszcze kilka dni to podciągnąć i jeszcze mogłoby skorzystać z tego więcej osób. Mówię to, żebyście państwo byli jako radni świadomi, być może do mieszkańców również to dotrze. I prosiłbym pana burmistrza przy tej okazji, aby w następnych tego typu działaniach wykazał pan więcej empatii i trochę zainteresowania sprawami społecznymi. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Ktoś jeszcze z państwa? Skoro nie widzę, to bardzo dziękuję panu burmistrzowi za przedstawione sprawozdanie z działalności. Przechodzimy do kolejnego punktu obrad, projekty uchwał na sesję i bardzo proszę o przedstawienie pierwszych uchwał panią skarbnik Izabelę Zaborską. Dzisiaj, szanowni państwo, będziecie mieli państwo przyjemność ze mną. Także jeżeli ja mogę, no to w pierwszej kolejności, tak jak mamy w porządku obrad, szanowni państwo, projekt na druku numer 538 uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świebodzin na 2022 rok. Szanowni państwo, projekt był prezentowany przez panią skarbnik na wszystkich posiedzeniach komisji, uzyskał opinie pozytywne, wobec czego proszę o przegłosowanie projektu. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś ma jakieś pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, wobec tego zarządzam głosowanie. Cichański Edward. Jestem za. Krzysztof Drzymała. Jestem za. Tadeusz Janowicz. Jestem za. Marek Kyplak. Jestem za. Marta Komin. Jestem za. Janusz Koszyka. Jestem za. Artur Kubacki. Jestem za. Andrzej Mazur. Jestem za. Piotr Mazur. Jestem za. Dariusz Mierzeń. Jestem za. Anita Molicka. Jestem za. Małgorzata Osica. Jestem za. Daniel Prałat. Panie Danielu, nie słyszałem. Jestem za. Dziękuję. Włodzimierz Osada. Sławomir Siewruk. Jestem za. Michał Siodła. Jestem za. Justyna Słońska. Jestem za. Krzysztof Tomalak. Jestem za. Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Emilia Węsłowska-Kasza. Jestem za. Ja również jestem za. Jeszcze raz Włodzimierz Osada. Pan radny Osada dzwonił do mnie, że ma jakiś problem z internetem. Także na tą chwilę nie bierze udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, 20 było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Rada Miejska uchwałę przyjęła jednogłośnie. Kolejny projekt. Dziękuję, szanowni państwo. Projekt na druku numer 539, uchwała Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Świebodzin na lata 2022-2032. Szanowni państwo, projekt był przedstawiany na wszystkich komisjach, uzyskał opinię pozytywną. Proszę o przegłosowanie. Dziękuję. Czy macie państwo pytania?
Pan Edward Cichański? Jestem za. Krzysztof Drzymała? Jestem za. Tadeusz Janowicz? Jestem za. Marek Keklek? Jestem za. Marta Komin? Jestem za. Janusz Koszyka? Jestem za. Artur Kubacki? Jestem za. Andrzej Mazur? Jestem za. Piotr Mazur? Jestem za. Janusz Murzyn? Jestem za. Anita Molicka? Jestem za. Małgorzata Osica? Jestem za. Daniel Prawat? Jestem za. Włodzimierz Osada? Sławomir Siewruk? Jestem za. Michał Siodło? Jestem za. Justyna Smońska? Jestem za. Krzysztof Tomalak? Jestem za. Jadwiga Wawrzyniak? Jestem za. Emilia Węcławska-Kasza? Jestem za. Tomasz Olesiak, jestem za. W głosowaniu wziął udział 20 radnych, 20 głosowało za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. I kolejny projekt. Szanowni Państwo, projekt na druku numer 540, uchwała Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Zielona Góra. Uchwała zaopiniowana pozytywnie na komisjach. Proszę o przegłosowanie. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Skoro nie widzę, to zarządzam głosowanie. Edward Cichański. Jestem za. Krzysztof Drzymała. Jestem za. Tadeusz Janowicz. Jestem za. Marek Keklak. Jestem za. Marta Komin. Jestem za. Janusz Koszyka. Jestem za. Artur Kubacki. Jestem za. Andrzej Mazur. Jestem za. Piotr Mazur. Jestem za. Dariusz Mierzyń. Jestem za. Anita Molicka. Jestem za. Małgorzata Lesica. Jestem za. Daniel Prowadz. Jestem za. Włodzimierz Osada. Sławomir Siewruk. Jestem za. Michał Siodła. Jestem za. Justyna Smońska. Jestem za. Krzysztof Tomalak. Jestem za. Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Emilia Węcławska-Kasza. Jestem za. Ja również jestem za. 20 radnych brało udział w głosowaniu, 20 było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I kolejny projekt uchwały. Przedstawienie proszę dyrektora OSIL-u, pana Jakuba Pawłowskiego. I dalej ja, panie przewodniczący. Uchwała, projekt uchwały na druku 547. Uchwała Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Szanowni Państwo, uchwała była prezentowana. Proszę o przegłosowanie tej uchwały. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Pan Krzysztof Tomalak. Panie burmistrzu, a nie sądzi pan, że gdybyśmy podjęli uchwałę, nie podjęli tej uchwały, a teren został przeznaczony na w przetargu na dzierżawę, nie zostałaby osiągnięta znacznie wyższa kwota? Być może się okazało, że byłaby to kwota kilkakrotnie wyższa niż ta, którą w tej chwili pobieramy? Jak pan sądzi? Czy to nie jest błędne takie po prostu działanie, że w tej chwili bez przetargu dajemy komuś tam po prostu na prowadzenie takiej działalności? Nie, myślę, że jest to właściwe działanie. Proszę o przegłosowanie uchwały. A jeżeli się okaże, że byłby inny klient, który by zapłacił kilka razy więcej, nie obawia się pan zarzutów, które mogą się pojawić pod pańskim adresem albo pod adresem dyrektora, że działa na szkodę gminy? Nie obawiam się, natomiast pan z pewnością zadba, żeby dotarło do odpowiednich organów. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa jakieś pytania lub uwagi ma? Skoro nie ma, to zrozumiałe głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za. Krzysztof Drzymała. Jestem za. Tadeusz Janowicz. Wstrzymuję się. Pan Marek Keklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Za. Janusz Koszyka. Jestem za. Artur Kubacki. Jestem za. Andrzej Mazur. Jestem za. Piotr Mazur. Jestem za. Dariusz Mierzeń. Jestem za. Anita Molicka. Jestem za. Małgorzata Osica. Jestem za.
Daniel Prowad. Jestem za. Włodzimierz Osada. Sławomir Siedlut. Jestem za. Michał Siodła. Jestem za. Justyna Słońska. Jestem za. Krzysztof Tomalak. Jestem przeciw. Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Emilia Wacłowska-Kasia. Jestem za. Ja również jestem za. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, 18 radnych głosowało za, 1 był przeciw, 1 się wstrzymał. Uchwała została przyjęta większością głosów. Dziękuję bardzo i proszę o przedstawienie projektów uchwał z zakresu Ośrodka Pomocy Społecznej. Pani dyrektor Monika Filińska. I w dalszym ciągu ja, jeżeli mogę, panie przewodniczący, projekt na druku 535 uchwały Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 lutego 2020 roku zmieniającą zasady zwrotu wydatków zaświadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku przez osoby korzystające z usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych. Uchwała była prezentowana. Proszę o jej przegłosowanie. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, w związku z tym zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Kyklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Anita Mulińska. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prałek. Jestem za. Pan Włodzimierz Posada. Pan Sławomir Siewruk. Jestem za. Pan Michał Siodła. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem za. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Pani Emilia Wacłowska-Kasza. Jestem za. Ja również jestem za. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych, 20 głosowało za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I kolejny projekt. Szanowni Państwo, na druku numer 536 uchwała Rady Miejskiej w Świebodzinie zmieniająca zasady zwrotu wydatków zaświadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków przez osoby korzystające z usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych. Uchwała była prezentowana. Proszę o przegłosowanie. Czy macie Państwo pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Ja miałbym pytanie. Panie Przewodniczący. Proszę uprzejmie. Panie Burmistrzu, dlaczego tylko 2 złote tak wyszło, taka bardzo niska stawka, bo były pytania na komisjach, no niemniej jednak, gdyby Pan zechciał się wypowiedzieć na ten temat. Odpowiedź na Pańskie pytanie znajduje się w uzasadnieniu uchwały. Dziękuję. Bo Pan nie wie po prostu, bo Pan nawet nie czytał tej uchwały. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytania? Skoro nie ma to zarządu głosowania, Edward Cichański. Jestem za. Krzysztof Drzymała. Jestem za. Wieszaczki przyniesiemy tutaj, co? Tadeusz Janowicz. Jestem za. Marek Kieplak. Jestem za. Marta Komin. Jestem za. Janusz Koszyka. Jestem za. Artur Kubacki. Jestem za. Andrzej Mazur. Jestem za. Piotr Mazur. Jestem za. Dariusz Mierzeń. Jestem za. Anita Molicka. Jestem za. Małgorzata Osica. Za. Daniel Prałat. Jestem za. Włodzimierz Rosada. Sławomir Siewruk. Jestem za. Michał Siodła. Jestem za. Justyna Słońska. Jestem za. Krzysztof Tomalak. Jestem za. Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Emilia Węcłowska-Kasza. Jestem za.
Tomasz Olesiak, jestem za. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, 20 było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i kolejny projekt uchwały. Szanowni Państwo, projekt na druku nr 548 uchwały Rady Miejskiej w Świebodzinie w sprawie przystąpienia gminy Świebodzin do realizacji programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022. Uchwała była omawiana, proszę o przegłosowanie. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Pan radny Krzysztof Tomalak. Panie burmistrzu, jaki jest główny cel tego programu? Jakby pan w jednym słowie chciał powiedzieć. Celem tego programu jest wspieranie seniorów. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Jeżeli nie ma więcej pytań, to przystępujemy do głosowania. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Keklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Mulicka. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Jestem za. Pan Sławomir Siewruk. Jestem za. Pan Michał Siodła. Jestem za. Rosana, jestem już w domku. Halo. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem za. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Pani Emilia Węcłowska-Kasza. Jestem za. Pan Włodzimierz Rosana. Jestem za. Udało mi się połączyć. Dzięki. Ja również jestem za. W głosowaniu wziął udział 21 radnych, 21 było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i o przedstawienie kolejnych projektów uchwał proszę panią Beatę Mrogowicz, sekretarza gminy. I dalej ja, panie przewodniczący. Szanowni państwo, projekt uchwały na druku numer 532. Uchwała Rady Miejskiej Świebodzinie z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji. Szanowni Państwo, uchwała była procedowana na wszystkich komisjach. Komisje zaopiniowały tę uchwałę pozytywnie. W takim razie ja proszę o głosowanie, chyba że są jakieś dodatkowe głosy w dyskusji. Jeżeli mogę. Bardzo, czy ktoś z Państwa radnych najpierw chciałby zabrać głos? Jeżeli nie ma, to jest na i pan mecenas Hubert Masiota. Bardzo proszę, panie mecenasie, oddaję panu głos. Bardzo, bardzo dziękuję. Dzień dobry państwu. Drodzy państwo, ja reprezentuję dwóch właścicieli nieruchomości, które znajdują się w obrębie rozłogi. Śledzimy z bardzo dużym zainteresowaniem obrady dotyczące próby wywołania planu w tym zakresie oraz próby dotyczące zmiany przeznaczenia gruntów, które tam się znajdują. Przygotowując się do dzisiejszego spotkania, sięgnęliśmy do wielu dokumentów źródłowych, które dotyczą w ogóle historii przyłączenia tego terenu do miasta. Sprawdziliśmy strategię rozwoju gminy Świebodzin do 2030 roku. W tejże strategii wyraźnie zaznaczono, i to było na skutek badań, które państwo wykonaliście, iż mocnymi stronami państwa miasta jest to, że są tereny wolne pod budownictwo. To jest karta 16 strategii rozwoju gminy Świebodzin do 2030 roku. Również, jeżeli chodzi o potrzeby mieszkańców, zaznaczono, to jest na karcie 13, iż rozwój mieszkalnictwa jest potrzebą numer 2. Taki jest wynik badań, który został umieszczony w strategii rozwoju gminy Świebodzin do 2030 roku. Drodzy państwo, również sięgnęliśmy do materiałów źródłowych, które dotyczyły kwestii już samych obrad, samych potrzeb mieszkańców. I ja może państwu przeczytam dwa zdania dosłownie. Mianowicie tak, miasto dynamicznie.
a do tego rozwoju potrzebne są nowe tereny. To jest jako uzasadnienie, dlaczego państwo przyłączyliście rozłogi do granicy miasta Świebodzi. Mówimy tu o terenach inwestycyjnych, tych, które można przeznaczyć pod mieszkalnictwo. Dla mieszkańców Świebodzina bardzo ważne są grunty, w które w najbliższych dziesięcioleciach nasze miasto będzie się rozwijało. Takie rozwiązanie jest korzystne dla potencjalnych inwestorów, którzy wolą, aby miejscem prowadzenia działalności było miasto. Poza tym główne ciągi komunikacyjne znajdują się w granicach miasta. To są słowa wypowiedziane dla portalu Świebodzin.eu przez ówczesnego wiceburmistrza pana Krzysztofa Tomalaka. Także z dużym zdumieniem obserwujemy w tej chwili dość radykalną zmianę poglądów w tym zakresie. Drodzy państwo, tak zostałem przedstawiony, jestem adwokatem i reprezentuję te interesy dwóch właścicieli gruntów, które znajdują się na rozłogach. Według naszej oceny podjęcie tej uchwały oraz późniejsze próby wywołania planu i zmiany przeznaczenia gruntów, które tam się znajdują, spowodują straty dla miasta na trzech płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to jest płaszczyzna dość oczywista, ona już była u państwa dyskutowana bodajże w zeszłym miesiącu, to jest płaszczyzna odszkodowania. W przypadku zmiany przeznaczenia właścicielowi przysługuje odszkodowanie. Jeżeli chodzi o wysokość tego odszkodowania, ono oczywiście będzie podlegało ocenie, natomiast myślę, że każdy z państwa wie, jaka jest różnica między ceną hektara gruntu, a ceną gruntu rolnego, a ceną metra kwadratowego gruntu, który jest przeznaczony pod mieszkalnictwo. Biorąc pod uwagę obszar, który posiadają nasi klienci, możemy tu mówić nawet o dziesiątkach milionów złotych odszkodowania, których będziemy domagać się w sytuacji, kiedy nastąpi zmiana przeznaczenia tych gruntów. Jeszcze dwa dodatkowe elementy, które składają się na dodatkową stratę dla miasta. Po pierwsze, brak rozwoju miasta. Od 2008 roku, z tego co jest nam wiadomo, niewiele się zmieniło w mieście, jeżeli chodzi o rozwój mieszkalnictwa. Ceny mieszkań w Świebodzinie, te, które myśmy znaleźli, ku mojemu ogromnemu zdumieniu, jestem mieszkańcem miasta Poznania, są praktycznie takie jak u nas w mieście. No oczywiście w Świebodzin i Poznań trudno porównać, to są zdecydowanie różne ośrodki. Natomiast macie państwo w tej chwili bardzo wysokie ceny mieszkań. Także w sytuacji, kiedy mieszkalnictwo rozwijałoby się chociażby na tych terenach, o których w tej chwili mówimy, naturalne jest, że cena mieszkań powinna zacząć spadać. Ostatnią kwestią, którą my zaliczamy tutaj, jeżeli chodzi o straty dla miasta, to jest ten brak rozwoju. Ja słuchałem pana burmistrza na samym początku. Pan burmistrz powiedział, że spotkał się z burmistrzem Tarnowa Podgórnego. To jest bardzo dobrze znana mi gmina. Życzę państwu, żebyście się rozwijali w tym kierunku, bowiem jest to gmina świetnie zarządzana oraz niezwykle zasobna. Państwo nie będziecie mogli się rozwijać w sytuacji, kiedy nie będziecie w stanie państwo pozyskać mieszkańców. Ktoś musi pracować dla biznesu, który, jak widzę i bardzo się z tego powodu cieszę, coraz tłumniej przybywa do Świebodzina. Drodzy państwo, jeszcze dodam jedną rzecz. Państwo, rozszerzając granice miasta Świebodzin, zwracaliście się również ze stosownym wnioskiem do ministra, podnosząc te okoliczności, na które się wcześniej powołałem. Także w tej chwili, w sytuacji, kiedy chcielibyście państwo, żeby w granicach miasta była rola, no wydaje mi się, że minister w tej sytuacji może czuć się wprowadzony w błąd, bo najpierw prosicie go o to, żeby poszerzył wam granice po to, żeby rozwijać mieszkalnictwo, a teraz jednak zmieniacie państwo zdanie, że ma być w tym miejscu rola. Drodzy państwo, moja sugestia jest taka, abyście przemyśleli sobie te okoliczności, o których ja powiedziałem. Wydaje mi się, że najrozsądniejszym wyjściem z obecnej sytuacji jest ewentualne odroczenie głosowania nad tą uchwałą oraz zasięgnięcie odrobinę więcej wiedzy, w szczególności prawniczej, w odniesieniu do tych okoliczności, o których ja powiedziałem, oraz przeanalizowanie przez państwa strat bardzo wymiernych, które może miasto odnieść na skutek dalszego procedowania zmian przeznaczenia tych gruntów. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Poproszę pan Bogdan Grała, sprawca. Dzień dobry państwu. Nie wiem, czy mnie widać, bo nie mam podglądu. Panie przewodniczący, słychać mnie? Czy widać? Słychać nie widać, ale wystarczy. Okej. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, szanowni państwo, czy możecie poświęcić mi, naszej społeczności, w sumie 10 minut? Tak, tak, bardzo proszę. W związku z tym, że temat jest obszerny i dosyć zawiera wiele wątków, przygotowaliśmy jako mieszkańcy, których reprezentuje nasze stanowisko i chciałbym je przeczytać w tej chwili. Reprezentuje tych mieszkańców wsi Rozłogi, a w szczególności osiedli Dębowe Wzgórze i Zielone Wzgórze we wsi Rozłogi oraz osiedla Zacisze i Dębowe Wzgórze w mieście Świebodzim, którzy podpisali w październiku zeszłego roku petycję. W sumie było to 77 osób do Rady Miejskiej w Świebodzinie, a która to petycja jest przedmiotem dzisiejszej sesji. Mam nadzieję, że przeczytaliście państwo z uwagą tą petycję i zapoznaliście się z naszym stanowiskiem, naszymi argumentami i wynikającymi z nich obawami i nie będę bezpośrednio się do niej odnosił. Ale chciałbym wyjaśnić i uporządkować parę tak zwanych obiegowych opinii, które krążą po mieście, głównie po mediach społecznościowych, a także odnieść się do dotychczasowych działań Urzędu Miasta jako organu w tej kwestii. Nie chcę w żaden sposób odnosić się też do aspektów prawnych wydanej przez Urząd Miasta decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej budowy 4 budynków wielorodzinnych, bo tą kwestią już od dłuższego czasu zajmuje się samorządowe kolegium odwoławcze i wydaje się, że orzeczenie już niedługo zapadnie. My jako mieszkańcy uważamy miejsce, w którym mieszkamy, za wyjątkowe pod wieloma względami i to nasze małe miejsce na ziemi naprawdę kochamy. Jest to także ulubione miejsce spacerów i biegania dla wielu mieszkańców Świebodzina i myślę, wy jako mieszkańcy możecie to z całą świadomością potwierdzić. My jako obecni, część obecnych i część byłych mieszkańców Świebodzina, którzy przeprowadziliśmy się do Rozłóg, cieszymy się, że miasto szybko się rozwija. Cieszymy się. Rozumiemy, że w związku z tym potrzebuje nowych miejsc do zasiedlenia, ale nie zgadzamy się, by rozwój miasta odbywał się w sposób chaotyczny, przypadkowy i nieprzemyślany kosztem naszej lokalnej społeczności, której głos jest całkowicie i sukcesywnie ignorowany. Nieprawdą jest, że jesteśmy przysłowiowymi psami ogrodnika i w ogóle nie chcemy, żeby ktokolwiek się obok nas budował. Dowodem na to jest, że przez ostatnie paręnaście lat zarówno na terenie Rozłóg, jak i Świebodzina, po tej aneksji terenów Rozłóg do Świebodzina, powstało i ciągle powstaje bardzo dużo domów jednorodzinnych. Nie liczyliśmy tego, ale myślę, że około setki domów powstało w tym czasie. Jak i doskonale o tym wiecie, nikt w związku z tym w żaden, nawet najmniejszym stopniu nie protestował. A więc logicznym wydaje się pytanie, dlaczego teraz protestujemy. Porzeczowe i szczegółowe argumenty odsyłam do naszej petycji. Wybierając to miejsce do zamieszkania, zdawaliśmy sobie sprawę, że te tereny będą sukcesywnie zabudowywane właśnie ze względu na ich dużą atrakcyjność lokalizacyjną i krajobrazową. Ale oczekiwaliśmy zabudowy jednorodzinnej i nawet w najgorszych koszmarach nie przypuszczaliśmy, że miasto wyda zezwolenie na budowę 4 kondygnacyjnych, wielorodzinnych bloków mieszkalnych. Z jednej strony, jako przedsiębiorca, znający zasadę maksymalizacji zysków, nie dziwię się, że zarówno właściciele terenu, których reprezentuje pan mecenas, jak i deweloper, który buduje te bloki, wnioskowali o taki rodzaj zabudowy. Wszyscy wiemy, że zysk z budowy budynku wielorodzinnego jest parokrotnie większy niż ten sam zysk z budowy budynku jednorodzinnego na tym samym terenie. Ja to rozumiem. Ale to nie oznacza, że gmina musi tą zasadą się kierować, a w naszym mniemaniu raczej interesem społecznym reprezentować i często bronić mieszkańców gminy, których de facto powinna reprezentować. Bo to mieszkańcy gminy, nie deweloperzy, wybierają władze miasta i o tym też może warto niektórym przypomnieć. W ślad za naszą petycją do Rady Miejskiej, którą dzisiaj się zajmujemy, na wyraźną osobistą prośbę pana burmistrza
jak sam twierdził, aby mógł się szybko zająć naszą sprawą, skierowaliśmy także pismo bezpośrednio do niego. Jakie było nasze zdziwienie, kiedy zamiast obiecanego skierowania naszego wniosku pod obrady Rady Miejskiej, otrzymaliśmy pismo z kategoryczną odmową jego uwzględnienia, a na sesję grudniową wpłynął wniosek o odrzucenie naszej petycji. Na szczęście tylko dzięki czujności i rozsądkowi większości radnych wniosek ten został odrzucony. To pismo, jak sądzę, nie jest członkom Rady znane, bo otrzymało je tylko adresat, czyli my i ad acta. Dlatego chciałbym się do niego krótko odnieść, bo to pismo wyraźnie pokazuje, czyjej racji broni pan burmistrz i jego urzędnicy w tym sporze. Nas, 77 podpisanych pod petycją mieszkańców, czy właścicieli gruntów i dewelopera. Sami państwo ocencie. A więc w odniesieniu do tego pisma. W uzasadnieniu odmowy znajduje się m.in. stwierdzenie, cytuję, brak jest obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. O ile potwierdzamy ten fakt, bo takiego obowiązku nie ma miasto, to tego argumentu zupełnie nie rozumiemy, bo parafrazując, generalnie nie ma obowiązku uchwalenia konstytucji, nie wszystkie kraje nawet ją mają, ale każdy naród chce mieć taki akt prawny, który będzie obowiązywał bez względu na to, które jest u władzy i będzie go chronił, na przykład przed tyranią. Brak obowiązku nie oznacza, że jest to niepotrzebne. Dość kuriozalnie brzmi to szczególnie w piśmie podpisanym przez panią kierownik wydziału, uwaga, planowania przestrzennego. Skoro planowanie przestrzenne jest niepotrzebne, to albo należy zlikwidować Wydział Planowania Przestrzennego, albo przynajmniej zmienić jego nazwę na Wydział do Wydawania WZ-ek. Taka jest nasza opinia. Powołując się na enigmatyczny argument, że ten sporny teren nie znajduje się w jakimkolwiek obszarze objętym ochroną na mocy ustawy o ochronie przyrody, następuje wynikające stąd stwierdzenie, cytuję, organ nie posiada umocowania prawnego do wyznaczenia zakazu zabudowy. I tu mamy dwie uwagi. Po pierwsze, kto jak kto, ale Wydział Planowania Przestrzennego, działający w imieniu organu, powinien wiedzieć, że plany zagospodarowania przestrzennego nie tworzy się wyłącznie tam, gdzie są obszary objęte ochroną, a przede wszystkim powinny służyć, tak dla przypomnienia, zapewnieniu ładu przestrzennego oraz niezakłóconych procedur przygotowania inwestycji. Wynika z tego, że plany zagospodarowania przestrzennego powinny być pomocne dla organu, pomocne, a nie utrudniające jego pracę. Dlatego niezrozumiały dla nas jest niewytłumaczalny opór organu przed stworzeniem takiego planu, chyba że brak takiego planu, czyli brak miejscowego prawa, jest wygodny dla organu, który może działać i tworzyć prawo koniunkturalne, czyli zależne od tego, kto, gdzie i kiedy i co buduje. Ale nie ma to nic wspólnego z rozsądnym i zrównoważonym planowaniem. Po drugie, nie jestem pewien, czy pani Agnieszka Gołębiowska, pełniąca funkcję kierownika Wydziału Planowania Przestrzennego, jako osoba prawdopodobnie przygotowująca tę odpowiedź, a na pewno już ją podpisująca z upoważnienia burmistrza, w ogóle czytała naszą petycję oraz wniosek skierowany do pana burmistrza. Nasza petycja, jak i wniosek bowiem dotyczyły stworzenia planu zagospodarowania przestrzennego, a nie zakazu zabudowy. Możecie państwo sobie to sami sprawdzić. Oba pisma są do wglądu. W obu pismach jasno określone jest nasze oczekiwanie. Cytuję. Wnioskujemy o stworzenie planu zagospodarowania przestrzennego terenu na styku miasta Świebodzina i wsi Rozłogi celem uporządkowania istniejącego, a w szczególności planowanego ładu, naszym zdaniem nieładu, przestrzennego na tym terenie. Czytanie ze zrozumieniem jest niezbędne do udzielenia prawidłowej odpowiedzi, a tutaj najwyraźniej tego zabrakło. Z kolei w analizie zasadności ekonomicznej organ wskazuje na dwa aspekty. Po pierwsze, cytuję, stworzenie planu zagospodarowania przestrzennego wygeneruje wysokie koszty wykonania opracowania. Jednocześnie organ nie wskazuje, jak wysokie są to koszty. Z naszego punktu widzenia, ze względu na niewielki obszar objęty opracowaniem, na pewno nie są to koszty przekraczające możliwości organu, ale nawet gdyby tak było, to my jesteśmy gotowi pomóc miastu i partycypować w tych kosztach, tak aby stworzyć ten ład przestrzenny. Po drugie, organ straszy
o czym słyszeliśmy też z ust pana mecenasa, reprezentującego właścicieli gruntów, straszy ogromnymi odszkodowaniami. Tutaj padły kwoty paru dziesięciu milionów. Drodzy Państwo, strach jest narzędziem, który jest często w ostatnich latach wykorzystywany, ale tutaj chodzi o argumenty, a nie o straszenie. Cytuję. Takie jest prawo zrobione. Nikt tu nie straszy. Panie mecenasie, ja nie przeszkadzałem panu. Uchwalenie miejscowego, cytuję z tego pisma, uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spowoduje pociągnięcie gminy do odpowiedzialności za negatywne skutki uchwalenia planu. Co jest tym negatywnym skutkiem w rozumieniu organu? Dwie rzeczy. Zmniejszenie wartości nieruchomości oraz ograniczenie jego dotychczasowego sposobu użytkowania. Nie wiemy, jak nieruchomość rolna może stracić na wartości, dlatego nawet się do tego nie odnosimy. Jedyną stratę wartości nieruchomości widzimy wyłącznie w odniesieniu do naszych własnych domów. Mimo że organ prawidłowo cytuje artykuł 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczący korzystania z nieruchomości przed i po uchwaleniu planu, to wydaje się, że organ nie rozumie prostego określenia dotychczasowy, albowiem ze względu na ewentualne przyszłe zapisy planu, bez względu na te zapisy, właściciel terenu będzie nadal mógł bez jakichkolwiek przeszkód użytkować ten teren w dotychczasowy sposób. Powołany artykuł w żaden sposób nie mówi o utracie jakichkolwiek spodziewanych zysków. Spodziewanych, drodzy Państwo. Nikt chyba nie obiecał właścicielom zysków z tego terenu. Kupowali ziemię rolną i ona cały czas taka jest. Tak przy okazji. Jedyny zauważony przez nas dotychczasowy sposób użytkowania tego terenu przez jego właściciela to wycięcie tysięcy drzew na obszarze paru hektarów. Po uchwaleniu planu nic nie będzie stało na przeszkodzie, jeżeli organ, czyli Urząd Miasta, się na to oczywiście zgodzi, bo jest wymagana prawem zgoda, żeby w dotychczasowy sposób wyciął pozostałą jeszcze część drzew na kolejnych hektarach. Nic mu nie będzie stało na przeszkodzie. Na koniec odniosę się do najbardziej niezrozumiałego, a nawet śmiesznego argumentu, w którym organ w trosce o nas, dziękujemy za tą troskę o nas, dla władz miasta, ostrzega nas, a wręcz chce nas od tego uchronić przed faktycznym użytkowaniem tego terenu w sposób rolniczy. Oczywiście właściciel terenu ma do tego pełne prawo, aczkolwiek przez ostatnie 20 lat takiego użytkowania jakoś nie zauważyliśmy. Pojawiają się określenia typu uciążliwości odorowe, jak obornik, gnojowica, czy maszyny rolnicze emitujące hałas o dużym natężeniu w porze dziennej i, uwaga, nocnej. Organ chyba zapomniał, że my z pełną świadomością tych uciążliwości wyprowadziliśmy się z miasta na wieś i potrafimy z nimi żyć w doskonałej harmonii. Dziękujemy za troskę, ale z tym sobie poradzimy sami. Kończąc już, nie chcę zajmować dużo czasu. Po pierwsze, dziękujemy wam radnym, że w sposób poważny i rzetelny zajęliście się naszym problemem, bo do tej pory głos naszej społeczności lokalnej był jedynie ignorowany i zbywany. Nie chcemy z nikim walczyć. Naprawdę ta wojna na Ukrainie nam wszystkim wystarczy. Ale chcemy, by nasz głos był po prostu słyszany. Bo my tutaj na co dzień mieszkamy, to my obawiamy się dalszych niekontrolowanych planów rozbudowy osiedla o następne bloki i to my będziemy beneficjentami tych wszystkich decyzji. Po drugie, o ile doceniamy znaczenie i rolę mediów społecznościowych, to uważamy, że najlepszą drogą do rozwiązywania lokalnych problemów jest bezpośrednie spotkanie i wymiana argumentów. Niestety pan burmistrz na zaproszenie do rozmów z nami mieszkańcami przekazane przez naszą kochaną panią Sołtys odpowiedział, że najbliższy termin możliwy, jaki ma, jest w kwietniu. Tak przy okazji, zdaje się, że na bardzo załadowanym wiadomościami profilu pana burmistrza, który informuje o wszystkim, co się dzieje w mieście i to jest bardzo dobrze, ja to bardzo pochwalam, nie znalazła się nawet najskromniejsza informacja o budowie dużego osiedla mieszkalnego. Czyżby nie było się czym chwalić? Zostawiam to. Po trzecie, chcieliśmy przypomnieć, że to nie urzędnicy, a nawet nie pan burmistrz, nie prawnicy zatwierdzają prawo miejscowe w odniesieniu do planów zagospodarowania przestrzennego, ale państwo, jako radni, reprezentujący swoich lokalnych wyborców, także nas,
Urzędnicy mogą w tej kwestii pełnić rolę opiniotwórczą i doradczą, ale nie decyzyjną. Wierzymy w wasz rozsądek, mądrość, waszą bezstronność i wasze poczucie odpowiedzialności za nasze miasto i gminę. Prosimy, byście, biorąc pod uwagę argumenty wszystkich stron, głosowali zgodnie z waszym sumieniem. Tak tylko pokażę, że to, co mówi urząd, że musi się zgodzić na pewne rzeczy, wcale nie jest prawdą. To jest przykład z Lublina, gdzie ratusz nie pozwolił na budowę bloków wśród domków jednorodzinnych. Podejmijcie dobrą decyzję. My oczekujemy po prostu prawdy. Dziękuję za udzielenie głosu i waszą cierpliwość. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej dyskusji? Pan radny Tomalak. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie mecenasie, panie burmistrzu. Argumenty pana mecenasa, które zostały tutaj przytoczone, nie są do końca trafione i one próbują troszeczkę przedstawić w innym świetle podejmowane wiele, wiele lat temu decyzje odnośnie powiększenia miasta i tak dalej, i tak dalej. Są to argumenty zupełnie nietrafione, ponieważ powiększenie miasta następowało o setki hektarów, a nie jakieś kawałki przy rozłogach. I argumenty, które wtedy były przytaczane przeze mnie i moje stanowisko, dalej jest niezmienne. To był bardzo dobry pomysł i bardzo dobry ruch. On miał za zadanie po prostu ułatwić rozwój miasta. Niemniej jednak kierunki rozwoju miasta są wytyczane poprzez uchwalanie dokumentów planistycznych. A tymi dokumentami, proszę państwa, to jest studium i to są plany szczegółowe zagospodarowania przestrzennego. Skoro dla tych terenów, o których tu mówimy, studium przewiduje funkcję rolną i przewidywało wiele, wiele lat, nie może dojść do sytuacji takiej, o której tutaj pan mecenas wspominał, że jakiekolwiek odszkodowania są w stanie właściciele po prostu uzyskać od strony miasta. To jest dokładnie, argumenty zostały przytoczone przez pana Bogdana Grale, który po prostu jasno państwu też wytłumaczył i ja to wielokrotnie też mówiłem, że niestety jest funkcja, jest grunt rolny i po prostu jest dalej, będzie gruntem rolnym. Te wszystkie działania, które tutaj państwo widzicie ze strony właścicieli, mają za zadanie tylko i wyłącznie zyskanie na czasie, a czas, proszę państwa, jest dla nich bardzo cenny, ponieważ w tym stanie rzeczy, jaki w tej chwili mamy, mogą właściciele uzyskać prawo do zabudowy tych terenów poprzez uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. W momencie, jak Rada uchwali uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy będzie niemożliwe. To jest, proszę państwa, zasadnicza rzecz. A tutaj bardzo taki śmieszny argument, proszę państwa, został przywołany przez pana mecenasa, mianowicie, że pan minister został wprowadzony w błąd. No, dawno nie słyszałem takich kuriozalnych argumentów, zupełnie no, śmiesznych takich trochę. No ja rozumiem pana mecenasa, że będzie próbował, czy próbuje przekonywać radnych, żeby nie podjęli tejże uchwały. No niemniej jednak tutaj muszę państwa wszystkich uspokoić, nie macie się z czego obawiać. Żadnych odszkodowań nie będziemy płacić, a jeszcze jest jeden argument, który też mówi, że państwo nie wszyscy może znacie przepisy, które mówią o obrocie ziemią w Polsce. Skoro mówimy o gruntach rolnych, to grunty rolne, to kto może kupić? Proszę państwa, w dzisiejszym stanie prawnym może kupić rolnik, także tutaj w ogóle się nie bójcie, że cokolwiek się złego będzie działo. Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego, przystąpienie do tego planu spowoduje po prostu stabilizację w tym obszarze i działanie na korzyść mieszkańców zgodnie z ich wnioskiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w dyskusji jeszcze? Ja mam tylko jedno słowo, panie przewodniczący. Bardzo proszę, pan burmistrz. Tak, prostując to, co powiedział pan Tomalak, oczywiście grunt rolny może nabyć tylko i wyłącznie rolnik, natomiast w momencie uzyskiwania pozwolenia na budowę, to na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę ziemia się odralnia, czyli po WZ-cie, jeżeli właściciel albo niewłaściciel, no, jeżeli osoba dysponująca gruntem złoży wniosek o pozwolenie na budowę i uzyska pozwolenie na budowę prawomocne, to ten grunt jest w tym momencie odrolniony i podlega sprzedaży, jeśli się nie mylę.
Pan mecenas podniósł rękę. Bardzo proszę, panie mecenasie. Tak, bardzo, bardzo dziękuję. Krótkie. Pan burmistrz słusznie zwrócił uwagę, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące obrotu gruntów rolnych. Natomiast ja zdaję sobie sprawę z mojej pozycji faktycznie. Ja reprezentuję dwóch właścicieli gruntów. Ja zachęcam państwa do tego, żebyście państwo zasięgnęli opinii prawnej waszych prawników, którzy są w gminie, którzy z pewnością potwierdzą te okoliczności, o których ja mówiłem, w szczególności w odniesieniu do kwestii związanych z odszkodowaniem oraz z wysokością tego odszkodowania. Natomiast ja dodam jedną rzecz. W odniesieniu do artykułu, w którym wypowiadał się pan ówczesny wiceburmistrz Krzysztof Tomalak, no, z jakiegoś powodu rozłogi zostały do miasta przyłączone. Zostały przyłączone po to, żeby miasto na tym terenie mogło się rozwijać również w zakresie mieszkalnictwa. Tak, gdyby było inaczej, państwo byście tego nie przyłączali. Faktem jest, że poza rozłogami były jeszcze dołączone inne elementy, inne jeszcze dzielnice. Natomiast rozłogi były również objęte planem rozwoju miasta w tym kierunku. Dlatego proszę państwa, abyście rozważyli państwo te argumenty, które padły z obydwu stron. Wydaje się, że w tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest odroczenie głosowania nad tą uchwałą, dlatego że państwo powinniście być wyposażeni w odpowiednią wiedzę w tym zakresie. Dziękuję uprzejmie. Ja tylko z takiej pewnego rodzaju ostrożności wspomnę, że projekt uchwały, który procedujemy, został zaopiniowany przez prawników Urzędu Miejskiego. Znajduje się na nim pieczątka, jest opinia, czyli z tym projektem jest wszystko ok. Pan radny Tomalak jeszcze raz? Tak, szanowni państwo, muszę się odnieść i szczegółowo państwu wytłumaczyć zasady zmiany funkcji gruntów rolnych na grunty nierolne w procesie uzyskiwania pozwoleń na budowę. Nie jest wcale to takie proste, ponieważ trzeba przejść dwie procedury w urzędzie, mianowicie pierwsza, z decyzją o warunkach zabudowy, żeby otrzymać, trzeba by było udział społeczeństwa, udział stron, być może decyzję środowiskową będzie wymagana w zależności od wielkości inwestycji. Mając decyzję o warunkach zabudowy, inwestor czy właściciel gruntu musi przedstawić organowi, który wydaje pozwolenie na budowę, projekt techniczny wraz z całym z projektem zagospodarowania terenu, praktycznie z uzgodnieniami z mediami i dopiero, co jest bardzo kosztowne. Projekt, powiedzmy, takich bloków jest bardzo drogi, w związku z czym to już jest, idzie wszystko w kierunku olbrzymich kosztów, to są setki tysięcy złotych i dopiero w momencie, jak dostanie pozwolenie na budowę prawomocne i rozpocznie proces budowlany, czyli zostanie wbita chociażby łopata w ziemię, wtedy geodeta może pójść w teren i zrobić z RB i wtedy to jest już grunt nierolny. I wtedy można dopiero przenieść prawo własności z jednego na drugiego właściciela. Także ten proces wcale nie jest taki prościutki i taki łatwy. Jest bardzo długotrwały i tutaj nie można mówić, że ktoś już dzisiaj uzyskał prawo z tego tytułu, że ma nieruchomość i że on już może tam po prostu budować i jakiekolwiek odszkodowania będą z tego tytułu płacone. To jest po prostu całkowita nieprawda. A czasu, proszę państwa, mieliśmy, z tego co ja pamiętam, to bardzo dużo, bo całymi miesiącami to się wszystko kotłowało. I jeżeli pan burmistrz się już wspiera w tej chwili osobami z zewnątrz, mógł wcześniej przecież swoich prawników tutaj brać, tak? I tłumaczyć państwu szczegółowo. Jakoś nie zechciał w ogóle tego robić, kompletnie. Dlatego namawiam wszystkich, żebyście państwo po prostu głosowali zgodnie z duchem mieszkańców i się niczego nie obawiali. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli mogę, panie przewodniczący. Pan burmistrz, bardzo proszę. Tak, szanowni państwo, no mieli państwo po pierwsze opinię pracowników merytorycznych, szanowni państwo, wypowiedział się reprezentant właściciela działki, wypowiedział się autor petycji. Myślę, że nie ma co przeciągać tej dyskusji, tylko przejść po prostu do głosowania. I tak ja tylko sygnalizuję, że pan mecenas nie jest osobą wspierającą urząd, jest występuje tu w imieniu swojego klienta i jakby nie jest w żaden sposób reprezentantem urzędu, tylko strony zupełnie
osobnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tej części? Myślę, że wszystko zostało w tym temacie powiedziane. Wobec tego zarządzam głosowanie. Przypominam, że rozpatrujemy, że podejmujemy uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji. Tak jak Pan Burmistrz powiedział, była dokładnie omawiana na wszystkich komisjach. Wcześniej również burzliwe dyskusje trwały na ten temat. Mieliśmy okazję się zapoznać z wszystkimi stronami, także zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Keklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Wstrzymuję się. Pan Dariusz Mierzyn. Wstrzymuję się. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Za. Pan Daniel Prałat. Wstrzymuję się. Pan Włodzimierz Osada. Jestem za. Pan Sławomir Siewuk. Jestem przeciw. Pan Michał Siodła. Wstrzymuję się. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem za. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Pani Emilia Węsłowska-Kasza. Jestem za. Ja również jestem za. W głosowaniu wziął udział 21 radnych. 16 radnych głosowało za. Jeden radny był przeciwny. I 4 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Bardzo dziękuję panu mecenasowi, bardzo dziękuję tutaj panu wnioskodawcy za obecność, za wyjaśnienia. Dziękuję uprzejmie, szanowni państwo. Z powodów osobistych, że tak się wyrażę, niestety nie mogę prowadzić dalej dzisiejszej sesji. Będę starał się w niej uczestniczyć, natomiast prowadzenie przeze mnie tej sesji będzie niemożliwe. Jeżeli uda mi się, to spróbuję jeszcze zabrać głos na końcu w sprawach różnych. Natomiast chciałbym teraz z powodów czysto technicznych ogłosić 10 minut przerwy i o prowadzenie poproszę pana, mojego zastępcę, pana Krzysztofa Drzymałę. Także ja bardzo serdecznie państwu dziękuję i ogłaszam 10 minut przerwy.
Witam Państwa po przerwie. Wznawiamy obrady. I o zabranie głosu poproszę pana burmistrza. Numer druku 533. Tak jest. Szanowni Państwo, projekt na numerze druku 533. Przepraszam, bo chyba się słyszę się podwójnie albo kogoś z Państwa podwójnie. Szanowni Państwo, projekt na druku 533, uchwała Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji. Uchwała była prezentowana na komisjach. Proszę o przegłosowanie uchwały. Dziękuję. Rozpoczynamy głosowanie. Przepraszam jeszcze, czy są jakieś pytania odnośnie uchwały? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Pan Edward Cichański. Jestem za. Ja jestem również za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Keklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Pan Andrzej Mazur. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pan Tomasz Olesiak. Pan Tomasz Olesiak. Pani Małgorzata Usica. Jestem za. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Jestem za. Pan Włodzimierz Rosada. Jestem za. Pan Sławomir Siewruk zwalniał się. Pan Michał Siodła. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem za. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Pani Emilia Węcłowska-Kasza. Jestem za. I jeszcze raz próbujemy pan Andrzej Mazur. Pan Andrzej Mazur. Pan Andrzej Mazur nie brał udziału w głosowaniu. Głosowało 19 radnych. Wszyscy głosowali za. Także stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do druku 534. Poprosimy pana burmistrza o zreferowanie tego projektu uchwały. Szanowni Państwo, wobec tego, iż skarga dotyczy mojej osoby, ja poproszę o zreferowanie mojego zastępcę, panią Annę Fabiś. Dziękuję. Proszę bardzo. Pani Dzień Mariusz. Dobry, witam Państwa serdecznie. Projekt uchwały nr 534 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza Świebodzina. Projekt został przedstawiony na wszystkich komisjach. Proszę o przegłosowanie. Dziękuję. Czy któryś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały numer druku 534? Nie widzę żadnej łapki podniesionej. Przystępujemy do głosowania. Pan Edward Cichański. Ja również jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Keklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Wstrzymuję się. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pan Tomasz Olesiak. Jestem za. Pani Małgorzata Usica. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Jestem za. Pan Włodzimierz Rosada. Jestem za. Pan Michał Siodła. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem przeciw.
Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. I pani Emilia Węcłowska-Kasza. Jestem za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Dziękuję i o przedstawienie bardzo projektu uchwały poproszę pana Michała Kowalczyka, kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, numer druku 544. Szanowni państwo, to może dalej ja. Projekt uchwały na druku numer 544, uchwała Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie nadania nazwy ulicy Drodze Wewnętrznej w miejscowości Świebodzin. Szanowni państwo, wszystkie komisje Rady Miejskiej zaopiniowały pozytywnie. Proszę o przegłosowanie uchwały. Dziękuję. Czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Zatem przystępujemy do głosowania. Pan Edward Cichański. Jestem za. Ja jestem również za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Keklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pan Tomasz Olesiak. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Jestem za. Pan Włodzimierz Rosada. Jestem za. Pan Michał Siodła. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem za. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. I pani Emilia Węcłowska-Kasza. Jestem za. Uchwała przyjęta jednogłośnie. 20 radnych za. O przedstawienie projektu uchwał poproszę panią Agnieszkę Gołębiowską, kierownika Wydziału Planowania Przestrzennego. W dalszym ciągu ja będę referował pani. Proszę pani burmistrz. Dziękuję bardzo. Projekt na druku numer 537, uchwała Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą numer L łamane na 465 łamane na 06 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 września 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Grodzisze gmina. Szanowni państwo, projekt był prezentowany na komisjach. Proszę o przegłosowanie. Czy są jakieś uwagi do procedowanego projektu uchwały? Nie widzę. Zaczynamy głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za. Ja również jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Marek Keklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pan Tomasz Olesiak. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Jestem za. Pan Włodzimierz Rosada. Jestem za. Pan Michał Siodła. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem za. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. I pani Emilia Węcłowska-Kasza. Jestem za. Dziękuję za głosowanie. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I poproszę o przedstawienie projektu uchwał przez pana Macieja Kusia, kierownika Wydziału Gospodarki i Nieruchomościami. Panie przewodniczący, ja już będę kontynuował. A dobrze, panie burmistrzu, zapraszam, proszę. Szanowni państwo, projekt na druku numer 541, uchwała Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 20
8 lutego 2022 roku w sprawie sprzedaży części gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w pierwszym obrębie Świebodzina przy ulicy Wojska Polskiego. Uchwała była procedowana na komisjach, uzyskała opinie pozytywne. Proszę o przegłosowanie. Dziękuję. Czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Pan Edward Cichocki. Jestem za. Ja również jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Keklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pan Tomasz Ulesiak. Jestem za. Pani Małgorzata Usica. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Jestem za. Pan Włodzimierz Rosada. Jestem za. Pan Michał Siodła. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Wstrzymuję się. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Pani Emilia Węcławska-Kasza. Jestem za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Numer druku 542, panie burmistrzu. Szanowni Państwo, projekt uchwały na druku 542, uchwała Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie sprzedaży części gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w pierwszym obrębie Świebodzina przy ulicy Wojska Polskiego. Uchwała była procedowana na komisji, jak zaopiniowana pozytywnie. Proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję. Czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Pan Edward Cichański. Jestem za. Ja również jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Keklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pan Tomasz Olesiak. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Jestem za. Pan Włodzimierz Rosada. Jestem za. Pan Michał Siodła. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Wstrzymuję się. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Pani Emilia Wincowska-Kasza. Jestem za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Panie burmistrzu, numer druku 543. Tak jest. Projekt uchwały na druku numer 543. Uchwała Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie sprzedaży części gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w pierwszym obrębie Świebodzina przy ulicy Wojska Polskiego. Uchwała była procedowana na komisjach, uzyskała opinię pozytywną. Proszę o przegłosowanie. Czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Pan Edward Cichański. Jestem za. Ja jestem również za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Keklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pan Tomasz Olesiak. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Jestem za. Pan Włodzimierz Rosada. Jestem. Hello, hello. Jestem za. Pan Michał Siodła. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Wstrzymuję się.
Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. I pani Emilia Więcłowska-Kasza. Jestem za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. I numer druku, panie burmistrzu, 545. O, nie słychać pana burmistrza, panie burmistrzu. Nie wcisnąłem głośnika, przepraszam, jeszcze raz. Projekt na druku numer 545. Uchwała Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie rozwiązania umów użytkowania wieczystego ze Świebodzińską Spółdzielnią Mieszkaniową nieruchomości położonych w pierwszym obrębie miasta Świebodzin na osiedlu Widok. Uchwała była procedowana na komisjach, uzyskała opinię pozytywną. Proszę o przegłosowanie. Dziękuję. Czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwał? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Pan Edward Cichański. Jestem za. Ja również jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Keklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pan Tomasz Olesiak. Jestem za. Pani Małgorzata Łysica. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Jestem za. Pan Włodzimierz Rosada. Jestem za. Pan Michał Siodła. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem za. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Pani Emilia Więcłowska-Kasza. Jestem za. Stwierdzam, że została uchwała przyjęta jednogłośnie. Panie burmistrzu, numer druku 546. Ma pan wyciszony mikrofon. Przepraszam. Projekt na druku 546, uchwała Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Szanowni Państwo, tutaj tylko dwie korekty. W tytule uchwały pojawiła się literka Z przed W, więc oczywiście bez tej literki Z. Prosiłbym o procedowanie uchwały, a także w paragrafie trzecim wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony na części gminnej, nie na czas nieoznaczony. Więc te dwie zmiany i w takim kształcie prosiłbym o przegłosowanie tej uchwały, która uzyskała pozytywne opinie na komisjach. Dziękuję. Czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, zaczynamy w takim razie głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za. Ja również jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Keklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pan Tomasz Olesiak. Jestem za. Pani Małgorzata Łysica. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Jestem za. Pan Włodzimierz Rosada. Jestem za. Pan Michał Siodła. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem za. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Pani Emilia Więcłowska-Kasza. Jestem za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I teraz numer druku, panie burmistrzu, 550. Tak jest. Projekt na druku 550, uchwała Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Świebodzinie przy ulicy Koziej. Uchwała była procedowana na komisjach, uzyskała opinię pozytywną. Proszę o przeprocedowanie.
Czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Pan Edward Cichański. Jestem za. Ja również jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Keklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Alita Mulicka. Jestem za. Pan Tomasz Olesiak. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Jestem za. Pan Włodzimierz Rosada. Jestem za. Pan Michał Siodła. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem za. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Pani Emilia Więcłowska-Kasza. Jestem za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I ostatni druk uchwały 551. Proszę panie burmistrzu. Szanowni państwo, projekt uchwały na druku 551, uchwała Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 lutego 2022 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Świebodzin. Uchwała była prezentowana na poszczególnych komisjach, uzyskała opinie pozytywne. Proszę o przegłosowanie uchwały. Dziękuję. Czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Pan Edward Cichański. Jestem za. Ja również jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Keklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pan Tomasz Olesiak. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Jestem za. Pan Włodzimierz Rosada. Jestem za. Pan Michał Siodła. Jestem za. Pani Justyna Słońska. A. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem za. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. I pani Emilia Więcłowska-Kasza. Jestem za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Panie przewodniczący, jeżeli ja mogę słówko? Proszę panie burmistrzu. Szanowni państwo, wobec tego, iż wyczerpaliśmy porządek obrad w zakresie omawianych uchwał, ja dziękuję państwu bardzo za dzisiejszą współpracę. Niestety ja już muszę opuścić posiedzenie sesji Rady Miejskiej z uwagi na pilne zebranie tutaj kadry. Musimy się zająć wdrażaniem tych rzeczy, które nakazał nam Lubuski Urząd Wojewódzki. A co za tym idzie, ja proszę o ewentualne zapytania i interpelacje. Oczywiście w prawie przewidzianej formie pisemnej. Jeżeli państwo mają jakieś kwestie dotyczące szczegółowego omówienia, ja niezmiennie zapraszam do Urzędu Miejskiego w Świebodzinie. Chętnie bardzo państwa przyjmę. Jeżeli są jakieś rzeczy wymagające pilnej konsultacji, to polecam się. Moje drzwi są zawsze dla państwa otwarte. Tymczasem, tak jak powiedziałem, z uwagi na kwestie dotyczące implementacji pewnych wytycznych, które otrzymaliśmy na wczorajszym zebraniu z panem wojewodą, a także prawdopodobnie, nie mam jeszcze informacji o której godzinie, ale planowanego dzisiejszego spotkania wójtów, burmistrzów z panem starostą, muszę państwa opuścić i podziękować. Dziękuję państwu bardzo za dzisiaj, kłaniam się i życzę wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i dużo optymizmu. Do widzenia. Dziękujemy również. Przystępujemy do kolejnego porządku obrad, którym są interpelacje i zapytania. Przypominam, że na podstawie artykułu 24 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym interpelacja i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie burmistrzowi. Czy ktoś z państwa ma jakieś interpelacje do przekazania? Pan Tomasz Olesiak.
bo widzę łapkę podniesioną. Tak, ja nie mam interpelacji w dniu dzisiejszym, natomiast no, w związku z zaistniałą sytuacją na dzisiejszej sesji miałem pytanie do pana burmistrza, no ale prawdopodobnie pan burmistrz się już rozłączył. Moje pytanie dotyczyło nieobecności kierowników wydziałów oraz pani skarbnik. No powiem tak, jestem zaniepokojony takim traktowaniem Rady Miejskiej. Dobrym zwyczajem było, że w obradach od wielu lat uczestniczyli zawsze kierownicy, uczestniczyła pani skarbnik. Dzisiejsza ich nieobecność nie była w żaden sposób ze mną ustalana. A ponieważ skądinąd wiem, że kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego oglądają transmisję naszej sesji, to chciałem się zwrócić do państwa i po raz pierwszy wykorzystać artykuł 21a ustawy o samorządzie gminnym i zobowiązać wszystkich państwa do uczestnictwa w obradach Rady Miejskiej. To zobowiązanie wynika z przysługujących mi kompetencji zwierzchnika służbowego wobec państwa w zakresie dotyczącym funkcjonowania Rady Miejskiej. Także liczę na państwa obecność na komisjach i również na kolejnej sesji Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję panie przewodniczący za głos. Na ręce tutaj pani Darii ja złożyłem 4 wnioski do pana burmistrza, także zostały one przekazane do odpowiednich wydziałów. Czy ktoś z państwa jeszcze w tym punkcie wnioski, interpelacje? Nie widzę nikogo. Przechodzimy do następnego punktu, do spraw różnych. Czy ktoś chciałby z panów, pań radnych zabrać głos? Pan Andrzej Mazur. Dziękuję bardzo. Jak co roku w naszych szkołach odbywają się konkursy tematyczne z poszczególnych przedmiotów. Jest to konkurs trzyetapowy, etap szkolny, rejonowy i wojewódzki. W tej chwili są zakończone etapy rejonowe. Nasze szkoły brały udział w drugim rejonie. To są wszystkie szkoły podstawowe gminy Świebodzin i gminy Międzyrzecz. I tak chciałbym powiedzieć, że do etapu rejonowego z eliminacji szkolnych zakwalifikowało się w sumie 134 naszych uczni. 134 i tak, szkoła numer 1 była reprezentowana przez 16, szkoła numer 2 przez 30, szkoła numer 3 8, szkoła numer 6 52, szkoła numer 7 przez 23 i szkoła w Gościkowie przez 4. W sumie w etapie rejonowym startowało 323 osoby, także nasze szkoły tutaj procentowo bardzo ładnie się tam prezentowały, bo ponad 41% to nasi uczniowie i z eliminacji do trzeciego etapu, czyli wojewódzkiego, no z naszych szkół zakwalifikowało się w sumie 21 osób. Etap rejonowy wygrały 4 osoby, to jest geografię, język niemiecki, język angielski i chemię. Chemię to wspólnie pierwsze miejsce z uczniem ze szkoły podstawowej w Ołoboku. Nasz uczeń ze szkoły numer 3, pan Wdowiak, angielski, szkoła numer 6, Merda, niemiecki, Mosiejko, szkoła numer 2, a geografię Ślusarczyk, szkoła numer 3. I tak jeszcze dodam, że najwięcej uczni do finału tego wojewódzkiego prowadziła szkoła numer 2, 8 osób, szkoła numer 6, 7 osób, natomiast szkoła numer 1, 1 osobę, szkoła numer 3, 2 osoby,
Szkoła numer 7 dwie osoby i szkoła w Gościkowie jedna osoba. I teraz najbardziej reprezentowane, znaczy najbardziej, jakbym powiedział, ilościowo najwięcej osób startowało z matematyki, bo w sumie naszych było 28, z tego dwóch się dostało do wojewódzkiego. Natomiast z polskiego było 23, dostało się 7. Najmniej język niemiecki 5, z tym, że dwóch się dostało, i chemia naszych było, przepraszam, że tak mówię, naszych 6, dostał się 1. No niestety z fizyki nie mieliśmy żadnego reprezentanta. I tak jeszcze dla ciekawości podam, że w sumie do finału wojewódzkiego zakwalifikowało się z całego województwa 914 osób, w tym od nas jest 21. I tak tylko dla przykładu, dla porządku już tutaj, jak i przedstawiam, powiem, że z biologii na 50 sklasyfikowanych do wojewódzkiego nasz uczeń ze szkoły numer 7 był na 23 miejscu. Z chemii uczeń pan Jakub Wdowiak ze szkoły numer 3 na 18 miejscu. Tutaj dodam, że z biologii, bo ominąłem, Robert Benedykt, tak, ten 23 miejsce, szkoła numer 7. Z matematyki na 125 zakwalifikowanych Mateusz Redlik zajął 5 miejsce, szkoła numer 6. Język angielski 150 zakwalifikowanych do wojewódzkiego. Julia Merda ze szkoły numer 6, 14 miejsce. Geografia 58 osób do wojewódzkiego zakwalifikowanych. Paweł Ślusarczyk, szkoła numer 3, drugie miejsce. Tutaj dodam, że Paweł Ślusarczyk w ubiegłym roku z biologii, jako uczeń 6 klasy, co bardzo takie jest znamienne. I dalej mamy historię, 111 zakwalifikowanych, 22 miejsce Marcel Kapała, szkoła numer 6, język niemiecki Kornel Mosiejko na 33, zajął drugie miejsce, szkoła numer 2, i z języka polskiego zakwalifikowanych do wojewódzkiego jest 336 osób. Weronika Chełminiak, 6 miejsce, szkoła numer 2. Ja bardzo gorąco wszystkim gratuluję. Życzę tam sukcesów na tym finale wojewódzkim. Dziękuję także dla grona pedagogicznego, które te dzieci nasze przygotowywały. Ja wiem nawet, że w czasie ferii poświęcali swój czas i spotykali się z tymi uczniami, przygotowując ich do konkursu rejonowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie Andrzeju. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos, bo widziałem wcześniej rączki, a już teraz nie widzę. Ja widzę, że nikt z państwa więcej w sprawach różnych. A, pan Daniel Prałat jednak. To proszę, panie Danielu. Znaczy tak, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja tutaj chciałem zapytać się, no ale nikt wiem, że mi nie odpowie, jak wygląda sytuacja po tych wichurach, które przeszły przez nasz kraj, i wiem, że cmentarz Siedliński przez pewien okres był zamknięty z racji ilości właśnie powalonych drzew. Czy ta sytuacja już została uporządkowana? I tak sobie myślę przy okazji też dyskusji o stanie właśnie fitosanitarnym naszego zadrzewienia. Wiem, że ten obszerny raport otrzymałem i on obejmuje zadrzewienie Parku Łęgowskiego, Parku
przy Placu Wolności, Parku Dworcowego i Parku Chopina, ale nie było tam właśnie też stanu cmentarza i myślę, że tutaj jest to dość istotne, aby także tym terenem się zająć i go sprawdzić pod właśnie kątem, jak jest stan zdrowia tych tam nasadzeń, no bo te drzewa, znaczy te wichury ostatnie właśnie spowodowały spore, z tego co słyszałem, uszkodzenia właśnie znajdujących się tam nagrobków. No i tylko tyle w tym temacie chciałem się wypowiedzieć. Dziękuję. Dziękuję pani radny. Czy ktoś chciałby z państwa radnych zabrać jeszcze głos? Nie widzę. Dlatego zamykam 34. zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Świebodzinie. Przepraszam, 39. sesję Rady Miejskiej w Świebodzinie. Dziękuję państwu za przybycie. Życzę miłego, spokojnego dnia. Do zobaczenia.